się takich May, gestów, bo wydaje się, że Trump w pewnym zakresie nie do końca rozumie też tą sferę symboliczną polityki międzynarodowej. Wydaje mi się, że... Albo go to nie obchodzi po prostu. Albo go to nie obchodzi, czyli jest pewnego rodzaju, no można powiedzieć, no tak jakby mówił językiem obcym, prawda? Jest w środowisku dyplomatycznym. No ale też jakby to też pokazuje, że Wielka Brytania jest ważna dla Stanów Zjednoczonych na starym kontynencie. Absolutnie jest. I tej części świata. Może warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To jest oczywiste, że pani May ma określone rzeczy do ugrania w Stanach Zjednoczonych z prezydentem Trumpem, ale z drugiej strony, jeżeli prezydent Trump chce realizować w konsekwentny sposób i z sukcesem tą swoją politykę, powiedziałbym, nową politykę światową handlu, tudzież jakiś nowy model globalizacji, bo stary zbyt mocno promuje interesy chińskie, no to musi pozyskać jakichś partnerów, którzy są istotni do tego. I tutaj w tym sensie wydaje mi się również w interesie Stanów Zjednoczonych, tak jak go definiuje generalnie Trump, należy to, żeby pozyskać jednak jedną z największych gospodarek światowych do jakiejś sensownej wymiany. No i nie wspominajmy o tym, że zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone są dla siebie nawzajem największymi inwestorami zagranicznymi, jednymi z największych partnerów handlowych. No i tam też jest londyńskie City, które myślę, że kusi Donalda Trumpa jako, myślę, że można powiedzieć spokojnie, wytrawnego jednak biznesmena. Dziękuję bardzo. Doktor Przemysław Biskup, Grupa Badawcza Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych, Brytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A za chwilę porozmawiamy o rozmowach pokojowych w Kazachstanie, w Astanie. Polskie Radio 24. Iran, Rosja i Turcja mogą w każdej chwili reagować na naruszenie rozejmu w Syrii. Takie postanowienie, jedno z licznych, podjęto w Astanie w Kazachstanie, ale wydaje się, że chyba jest najważniejsze. Władze w Damaszku się cieszą, ale rebelianci, którzy przybyli do Astany, już nie. Dla nich nie do zaakceptowania jest obecność Iranu w tym układzie i jego prawo do decydowania o przyszłości pokoju w Syrii. Ze mną w studiu jest Kazimierz Gajowy, były misjonarz, który spędził w Libanie i Syrii kilkadziesiąt lat, znawca polityki tych krajów, zresztą mieszkający cały czas w Libanie i prezes Fundacji Fenicja imienia świętego Szorbela. Dobry dlatego wieczór. Dlatego te moherowe baby się wściekają, a to w domu artysty plastyka na nas, że właściwie, no, dosłownie przed chwilą wrócił z Bejrutu, bardzo ważnego miejsca na mapie świata, to jeżeli chodzi o internetowa oglądanie tego, co się dzieje w Astanie. To było w muzeum. Jak pan sądzi, co się wydarzyło w Astanie, co to znaczy dla konfliktu w Syrii, dla Libanu, to co postanowiono, to co te pierwsze kroki, jakie nazwano do ustanowienia pokoju w Syrii? No oczywiście należy zawsze się zastanowić nad tym, kto wygrywa, kto na tym zyskuje. I wiemy, że pierwszym beneficjentem w tej sytuacji jest, nazwijmy go, jak się mówi pospolicie, aktualny reżim, a dokładnie osoba pana prezydenta Baszara al-Assada, no bo przecież wiemy, że największe potęgi świata i najwięksi, powiedzmy, ludzie tej polityki światowej praktycznie no, stawiały jako sine qua non jakichkolwiek dyskusji na temat przyszłości Syrii właśnie usunięcie tego pana prezydenta. Oczywiście minęło 5 lat. Wiem, że... Wchodzimy w szósty rok wojny w Syrii. I w zasadzie przynajmniej od ostatnich 6 miesięcy to pozycja prezydenta Baszara Asada. A co za tym idzie? Całego jego tego anturaż, czyli przede wszystkim partii Baas, w imieniu której rządzi jego ojciec kiedyś, on teraz. Jak również no, jego rodzina w takim szerokim znaczeniu, czyli Alawici. Mamy tutaj w Warszawie różne opcje. Wszystko daleko, jest tylko tak. Nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. Tylko a tak trafem jest takie wielkie państwo i tak silne, no nawet niektórzy mówią, dysponująca prawie że atomem. Także to jest... Czyli mówimy o Iranie oczywiście. Oczywiście o Iranie. To jest wielkie zwycięstwo osobiste, to bym powiedział, Baszara Asada, a jednocześnie no, Iranu, który poczuł się w tej wojnie, no, chociaż udawał bohatera, to poczuł się zagrożony. Przecież wiemy, że wszystkie te przynajmniej konflikty słowne
chociażby z Arabią Saudyjską, chociażby z Katarem, chociażby wszystkimi innymi emiratami, które są tam na terenie właśnie Bliskiego Wschodu, teraz niejako podniósł do góry głowę, bo jego zdanie się liczy i nie tylko. Obecność jest już czymś prawie że normalnym, chociaż zbrojnie no, trudno ocenić, na ile jest obecny militarnie w samej tylko Syrii, ale daje to pośrednie też zwycięstwo Hezbollahowi. No i tutaj właśnie dotykamy już ziemi libańskiej. Tak. I Hezbollah. Czymże jest Hezbollah teraz w życiu politycznym Libanu? Bo myślę, że w tej czy na południu Libanu, czy w Baalbeku, prawda, czy w Haret Heik, w Bejrucie, tej dzielnicy właśnie, w której rządzi Hezbollah, myślę, że zapanowała jakiś rodzaj radości, prawda? Hezbollah w Libanie de facto rządzi tym krajem. Może opowiedzmy o życiu politycznym. Liban w końcu ma nowego prezydenta od kilku miesięcy. Jak wygląda życie w tym kraju? No, na pewno wygląda dużo lepiej niż to było przed wyborami chociażby prezydenta. Kim jest prezydent? Prezydentem jest były generał, bardzo znacząca postać, no, chociażby od samego 1987 roku, kiedy to był właśnie pełniącym funkcję premiera i prezydenta jednocześnie. Później wiadomo jego wygnanie we Francji, powrót triumfalny, no i doczekał się tego, że został wybrany na prezydenta. To naprawdę jest bardzo ważna rzecz, dlatego że system libański jest bardzo podobny do polskiego, czyli to ogniwo, jakim jest prezydent, chociaż do niego należy tylko albo aż 1/3 władzy w tym układzie, jaki jest teraz, tak zwanej trojki, ale na przykład sam Sejm nie mógł stanowić żadnych praw. Żadne prawo nie mogło być wprowadzone w życie, bo jest ten system właśnie zatwierdzenia podpisu właśnie prezydenta po to, żeby właśnie to prawo albo weszło w życie, albo zostało odrzucone, czy na nowo wróciło do Sejmu. Czyli to na pewno prezydent reprezentuje którą grupę religijną? Prezydent powinien reprezentować cały naród i wszystkie grupy, jakie są w Libanie. To jest natomiast według układu takiego właśnie narodowego tych poszczególnych, powiedzmy, frakcji religijno-społecznych w Libanie, prezydentem może być i tylko i wyłącznie katolik maronita, chrześcijanin, co też jest ewenementem w świecie, powiedzmy, arabskim. Ale biorąc pod uwagę, że jego partia jest sprzymierzona nie z kim innym, ale jak z partią Boga, czyli z Hezbollahem, czyli w jakiś sposób no, aktualnie Hezbollah musi prawie że udawać, no bo ma w zasadzie swojego kandydata, który został prezydentem. Czyli jest takie wyciszenie tej partii, ale jednocześnie wszyscy sobie zdają sprawę, że gdyby jakikolwiek plan przewrotu czy opanowania tego kraju przez Hezbollah, to jest kwestia praktycznie jednego dnia, co i główny przywódca Hezbollahu Hasan Nasrallah niejednokrotnie z uśmieszkiem mówił: no chcecie, przecież ja mogę wysłać ludzi dzisiaj na ulicę i dzisiaj przejmujemy ten kraj, czyli podkreśla. Czyli jednym słowem nazwałbym partię Hezbollah naprawdę kameleonem. Ona na przestrzeni tych lat, od kiedy ja ją znam, od jej narodzin, praktycznie od 81 roku. To podkreślałem właśnie obecność pana na Bliskim Wschodzie. Także po prostu to jest bardzo, bardzo wielki gracz Hezbollah jako taki, a jego przywódca już przecież od wielu, wielu lat, czyli Hasan Nasrallah, jest w sposób specyficzny naprawdę no, wykwintnym politykiem, a jednocześnie takim, który nie boi się przebierać w środkach. Także był krytykowany przez cały naród libański, nie tylko przez, powiedzmy, szyitów, że dlaczego wysyłamy naszą młodzież, naszych, powiedzmy, braci do obcego kraju, do Syrii, gdzie giną, no bo ginęli. No dzisiaj przy tej okazji, gdzie urósł w zasadzie do rozgrywającego tego, co się dzieje, powiedzmy, w Syrii, to wiadomo, że Hezbollah jest wygrany. Ale jednocześnie, panie redaktorze, w Libanie powtarza się, i to w środkach masowego przekazu również i wśród polityków, no, że wielką wygraną jest też Rosja, a w szczególny sposób jego przywódcy, wiadomo, że prezydent, no, ale ciągle na ustach polityków jest zawsze minister spraw zagranicznych. Sergiej Ławrow, tak? Oczywiście, jako właśnie ten wykwintny gracz,
który w zasadzie też przywrócił to, co w oczach przynajmniej Bliskiego Wschodu dawno Rosja straciła. Przywrócił, że praktycznie w tych rozgrywkach aktualnych mówi się o trójce. Rosja, Turcja i Iran. Nie mówi się w ogóle o Ameryce, bo Ameryka w zasadzie ma wiele rzeczy do ukrycia, a bardzo mało z czego mi mogłaby się w tym wszystkim chwalić. Przede wszystkim problem polegał na tym, że nie wykonała swojego zadania. Przecież Ameryka miała odróżnić tą, w cudzysłowie, dobrą opozycję albo umiarkowaną opozycję. Nie znacie. Polacy tutaj zachwalają Amerykę, a nie mają zielonego pojęcia, że Ameryka jest po prostu zła. Praktycznie i ma bardzo nie wiadomo i tego my nie będziemy wiedzieli nigdy, czy to było gdybyście państwo pomyłkę, czy to było z niewiedzy, czy z ignoracji, Ameryka czy to było rzeczywiście zaplanowane. Miliony ton kawy w oceanie. Jakiekolwiek, które doprowadziłyby do obalenia Bashara al-Assada, były wspomagane i nie tylko, powiedzmy, militarnie, ale finansowo i sprzętem i wszystkim, stąd po prostu taka sytuacja, nie inna, zaistniała. I w takim razie, jeżeli mówimy o tym, że zyskuje Hezbollah, zyskuje Rosja, ten porządek oczywiście w Syrii jeszcze się wykluwa, ale mówi się też o tym, że Iran wygrywa ten korytarz łączący ten kraj przez Syrię do właśnie Doliny Beka, prawda, do tam, gdzie jest do bastion szyickiego Hezbollahu. Mówi się o przesiedleniach w Syrii, mówi się o tym, że no właśnie, Irańczycy tutaj wygrywają ten korytarz dostaw i łączności z Hezbollahem. Co w takim razie, jak pan myśli, jako świadek zresztą wojny z 2006 roku, Hezbollah kontra Izrael, co na ten temat Izrael, co teraz się może wydarzyć, bo przecież oni nie będą siedzieli cicho, nie będą na to patrzyli tak po prostu, bo Hezbollah, jeden z największych wrogów, zyskuje w regionie. Najpierw powiem, że historia lubi się powtarzać i już w dniu, czy w miesiącach powstania Hezbollahu, czyli Pazdaran, czyli ta stróże, powiedzmy, rewolucji irańskiej, na rozkaz samego Chomeiniego przebyli drogą właśnie ziemną właśnie do Damaszku, z Damaszku do Baalbeku i w Baalbeku założyli praktycznie pierwszą, wtedy krótkotrwającą, ale libańską republikę islamską, tak, czyli szyicką. Czyli to już niejako déjà vu było. Czyli to jest ten problem. Oczywiście my się zastanawiamy bardzo nad pozycją samego Izraela z dwóch powodów. Przecież państwo tak zwane muzułmańskie, islamskie graniczyło z Izraelem na wzgórzach Golan. I obok w Syrii, obok flagi izraelskiej, kilkanaście metrów, kilkadziesiąt stała czarna flaga z napisem Allah właśnie państwa islamskiego. I o ile niejednokrotnie Izrael bombardował inne siły, to islamskiej tego państwa nigdy. A druga rzecz to jest to, co zapowiedziano, że Hezbollah zaatakuje Izrael, jak będzie wydobywał gaz i ropę z tak zwanego Lewiatanu, czyli z granicy morskiej libańskiej. Także to jest konflikt otwarty. Myślę, że o ropie i o tych złożach, które też właśnie mogą być powodem konfliktu, jeszcze opowiemy. Dziękuję bardzo. Kazimierz Gajowy był moim gościem, to był Świat w powiększeniu. Michał Żakowski, do usłyszenia. Reklama. Mama, kiedyś wyleczę wszystkie dzieci. W szkole uwielbiałam biologię i chemię. Chodziłam na wiele dodatkowych zajęć, a dziś jestem genetykiem. Tato, jak będę duży, to myślę dla ciebie samochód. Ukończyłem branżową szkołę. To dzięki niej pracuję dzisiaj jako stylista wnętrz samochodów luksusowych. Mamo, kiedyś zwiedzę cały świat. W dzieciństwie marzyłam o dalekich podróżach. Dziś jestem właścicielką międzynarodowej firmy turystycznej, a to wszystko dzięki nauczycielom geografii i języków obcych. Dzięki reformie edukacji twoje dziecko spełni swoje marzenia. Wejdź na www.reformaedukacji.gov.pl. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert z cyklu Światowa Scena Jazzu. Określani mianem wizjonerów współczesnego jazzu legendarny gitarzysta David Thorne i jego zespół Son of Goldfinger. Piątek, 27 stycznia, godzina 19.30. Zaprasza program drugi i Fundacja Jazzarium. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15.
to promocja. Jest 20. Polskie Radio 24. Jakub Kukla, dobry wieczór, zapraszam na podsumowanie dnia. Dzisiejsze tematy to m.in. publikacja przez IPN informacji pochodzących z tzw. zbioru zastrzeżonego, sprawa przetargu na zakup śmigłowców Caracal, którą bada CBA, a także kolejny dzień przeglądu resortów. Te sprawy będą komentowali na naszej antenie Wojciech Mucha z Gazety Polskiej Codziennie, poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Buczak oraz Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych. To wszystko w drugiej części programu, czyli po godzinie 20.30, a teraz no najważniejsze informacje. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. IPN rozpoczął publikowanie wykazu dokumentów wyłączonych z tak zwanego zbioru zastrzeżonego. Sprawy te na naszej antenie komentował politolog Krzysztof Mrozek. Ja chcę wierzyć, że to zostanie w taki sposób przedstawione, że nikt nie zostanie, kto jest niewinny, przez to pokrzywdzony. Migracja i Brexit to, zdaniem premier Beaty Szydło, najważniejsze problemy Polski i Europy. Przy tej okazji Polska przedstawi propozycję koniecznych zmian w Unii Europejskiej. Polska polityka zagraniczna będzie się skupiała na wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. To z kolei zapewnienie szefa dyplomacji. Będziemy aktywnie uczestniczyć w europejskich koncepcjach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Rząd Wielkiej Brytanii zapewnia, że wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Brexitu nie wpłynie na harmonogram występowania tego kraju z Unii Europejskiej. Będziemy działać szybko, deklarował w parlamencie minister do spraw Brexitu David Davis. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Informacje. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. IPN rozpoczął publikację informacji pochodzących z tak zwanego zbioru zastrzeżonego. To dokumenty komunistycznej bezpieki, które zostały przejęte i utajnione przez służby specjalne III RP. Historycy publikacji oceniają jako bezprecedensową, co znajduje się w dokumentach i kto będzie miał do nich dostęp. O tym reporter Polskiego Radia 24, Lucjan Olszówka. Instytut Pamięci Narodowej opublikował wykaz dokumentów wyłączonych w ubiegłym roku z tak zwanego zbioru zastrzeżonego. Oznacza to, że Instytut nie rozpowszechnił wszystkich danych zawartych w teczkach osobowych, a jedynie przedstawił ich opis. Do niedawna taka publikacja samych spisów mogła prowadzić do błędnych wniosków, dlaczego wyjaśniała dyrektor archiwum IPN dr Marzena Kruk. Nie ujawniano w inwentarzu archiwalnym informacji o charakterze akt. Publikowane były w tytule jednostki archiwalnej tylko dane osobowe, osoby, której materiały dotyczą. Niezależnie od tego, jakiego charakteru były to materiały, tytuł jednostki był identyczny. W ten sam sposób prezentowały się akta funkcjonariusza, akta osoby rozpracowanej oraz akta osobowego źródła informacji. Dziś opisy, także te do niedawna ze zbioru zastrzeżonego, są już bardziej precyzyjne. Na stronie IPN dostępne są objaśnienia niektórych użytych w wykazie terminów źródłowych i skrótów, takich jak na przykład agent, tajny i świadomy współpracownik UB oraz informacji wojskowej tkwiący bezpośrednio w rozpracowywanych strukturach. Opisy więc nie budzą wątpliwości. Do nich dostęp mają wszyscy, jednak historie zawarte w tych teczkach będą mogli odczytywać jedynie naukowcy i przedstawiciele prasy. Wiceszef kolegium IPN Sławomir Cęckiewicz zapowiadał, że wśród akt doszukać się można na przykład spraw związanych z pułkownikiem Kuklińskim. To jest 9 jednostek dotyczących oficer CIA, która pracowała w stacji amerykańskich tajnych służb w Warszawie. Jest to oficer łącznikowy, czy łącznikujący pułkownika Kuklińskiego. Można powiedzieć, że na tym etapie warszawskim oficer prowadzący. Skąd decyzja o publikacji, skąd determinacja w likwidacji zbioru zastrzeżonego, wyjaśniał dyrektor IPN dr Jarosław Szarek. 28 lat temu formalnie przestała istnieć Polska Rzeczpospolita Ludowa. Niesuwerenne, komunistyczne, totalitarne państwo. Minęło przecież pokolenie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby niepodległą Rzeczpospolitą budować na aktywach PRL-u. W tym roku minie, proszę Państwa, ćwierć wieku od pierwszej próby ujawnienia komunistycznej agentury. Tę próbę podjął rząd Jana Olszewskiego i został wtedy obalony. To pokazuje,
Jak długą drogę przeszliśmy od tego czasu? Spis, który znaleźć można w internecie, ma 216 stron. Poza ogólnymi danymi osobowymi są w nim także informacje o operacjach sprawdzania i rozpracowywania, czyli tajnych działaniach prowadzonych w czasach PRL. W spisie jest też informacja o wyposażeniu i sprzęcie używanym przez wywiad i kontrwywiad polski oraz zagraniczny. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24. Dobrze się stało, że IPN opublikował nowe archiwa, ocenił w Polskim Radiu 24 profesor Jan Żaryn, senator PiS. Bardzo się cieszę, że dziennikarze i historycy będą mogli wejść do środka tychże teczek, w sensie oczywiście intelektualnym wejść, a nie fizycznym. Panie profesorze, ale dziś wchodzą. Wiedzieli coraz więcej na temat tego, co się działo w PRL-u naprawdę, a nie to, co nam przesłaniała prawdę o nim propaganda ówczesna, ale także przesłaniano nam wiedzę o PRL-u w latach 90., 2000. Niektórzy jeszcze starają się do dzisiaj. Z tych dokumentów płyną ciekawe wnioski, uważa profesor Jan Żaryn. W tych aktach personalnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa dominują oficerowie, przede wszystkim można się domyśleć, że Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu, a z drugiej strony, że ciekawe są daty urodzenia tych ludzi. Głównie lata 50. zdarza się na przykład, że ktoś urodził się w 65. roku, a zatem są to ludzie mojego pokolenia, czyli 50-paroletni, góra 60-paroletni, a więc ludzie jak najbardziej dziś w 2017 roku to jest frajer. Przytomni, no dlaczego? I którzy przeszli przez Służbę Bezpieczeństwa w sposób aktywny, 68, tam będąc od końca 42, lat 70. najwcześniej, przez drogie, lata 80. i przez jak książkę nową przyjmiemy, to ile 5 złotych da. Sprawę komentowali jako też na naszej antenie goście Zuzanny Dąbrowskiej w debacie dnia. Ten zbiór musiał być ujawniony prędzej czy później, podkreśla dr Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Tylko zawsze to jest pytanie, ile czasu po tych wydarzeniach, bo przynajmniej tak nam tłumaczono ten zbiór zastrzeżony, że to są te dane, które są dzisiaj jeszcze przydatne dla służb specjalnych. Czyli oznaczałoby to, że mogą być tam no właśnie dane na przykład osób, które dzisiaj pracują dla, czyli w III Rzeczpospolitej pracują dla polskiego, powiedzmy, wywiadu, kontrwywiadu i tak dalej. No i to oczywiście byłoby niefrasobliwe, czy w ogóle niedopuszczalne, żeby takie dane były ujawnione. Bardzo ważny jest kontekst, w jakim ujawnione będą te akta, zaznacza politolog Krzysztof Mrozek. Ja chcę wierzyć, że to zostanie w taki sposób przedstawione, że nikt nie zostanie, kto jest niewinny, przez to pokrzywdzony, a osoby winne zostaną w sprawiedliwy, obiektywny sposób ocenione, aczkolwiek rewolucyjny zapał PiS-u w rozliczeniu przeszłości, dekomunizacji ulic czy zabieraniu emerytur ludziom, którzy tylko jeden dzień przepracowali w aparacie PRL-u. Niestety sugeruję, że może być inaczej i że powstanie zamiast uporządkowania tej sprawy jeden wielki bałagan. Rozmowy i komentarze dostępne są na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. A my zmieniamy temat. Premier Beata Szydło powiedziała, że najważniejszymi problemami, z którymi musi się zmierzyć Polska i Europa, to kwestia migracji oraz Brexit. Pani premier spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Rozmowy odbyły się w ramach przeglądu resortów. Po spotkaniu, podczas konferencji prasowej, Beata Szydło podkreśliła, że w sprawie migrantów odbyły się już rozmowy z unijnymi przywódcami. To jest realny problem, który w tej chwili dotyka Unię Europejską. Polska ma niezmiennie zdecydowane stanowisko, ale jest to stanowisko, które jest jednocześnie pokazuje konstruktywne drogi wyjścia z tego kryzysu. Premier mówiła też o Brexicie. Zwróciła uwagę, że w związku z tym w Unii potrzebne są zmiany. Przy tej okazji Polska przedstawi propozycje koniecznych zmian w Unii Europejskiej. Stoimy na stanowisku, że Unia musi być zreformowana, aby mogła się nadal rozwijać i aby nie było kolejnych państw, które będą chciały opuścić Unię Europejską. Oczywiście w Europie będziemy współpracować i w ramach Grupy Wyszehradzkiej, tutaj z państwami regionu będziemy składali nowe propozycje, zarówno gospodarcze, jak i polityczne. Premier dodała, że bardzo ważnym zadaniem jest współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego z Chinami, a także ze Stanami Zjednoczonymi. Minister spraw zagranicznych zapewnił, że w 2017 roku polska dyplomacja będzie kontynuowała politykę na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa. Witold Waszczykowski powiedział, że pod względem bezpieczeństwa Polsce udało się osiągnąć status krajów Europy Zachodniej. Kontynuując politykę zapewniania bezpieczeństwa, będziemy aktywnie uczestniczyć w europejskich koncepcjach wspólnej polityki bezpieczeństwa
i obrony w realizacji porozumienia NATO-Unia Europejska. Jest to ważne porozumienie, ponieważ wspólnie te organizacje, te dwie instytucje mogą stawić czoła zagrożeniom hybrydowym, zagrożeniom cybernetycznym, obronie granic europejskich przed falami emigrantów. Podsumowując 2016 rok, Witold Waszczykowski powiedział, że kierowany przez niego resort zrealizował swoje cele programowe. Przypomniał między innymi o amerykańskich oddziałach, które przybywają do naszego kraju. Już od początku tego roku do Polski napływają oddziały amerykańskie. Za kilka tygodni będą również oddziały brytyjskie. Stacjonować w Polsce budowana jest tarcza antyrakietowa. To oznacza, że status bezpieczeństwa Polski zostaje się wyrównany czy zrównany ze statusem bezpieczeństwa Europy Zachodniej. To zadanie w dziedzinie bezpieczeństwa zostało przez dyplomację polską wykonane. Szef polskiej dyplomacji dodał, że jego resort będzie dalej zabiegał o nowe rynki zbytu i inwestorów poza Europą. Zapewnił, że będzie otwierał nowe ambasady oraz biura handlowe. Dodał też, że będzie utrzymywał i rozwijał kontakty z Polonią. Zdaniem Łukasza Lipińskiego z Polityki Insight ważniejsze od treści tego wystąpienia jest to, czego w nim zabrakło. Pierwszym problemem, o którym on nie wspomniał, była pogarszająca się sytuacja Polski w Unii Europejskiej wynikająca z problemami z rządami prawa w Polsce. No, w sprawie Polski toczy się postępowanie w Komisji Europejskiej związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Sprawą zajmuje się też Komisja Wenecka i to jest rzecz, która ma bezpośredni wpływ na sytuację zagraniczną Polski i przede wszystkim w Unii Europejskiej. Drugi temat, który wymaga głębszego omówienia, to sprawa kryzysu migracyjnego, dodał Lipiński. Jak wynika z rozmów z dyplomatami innych państw europejskich, szczególnie południa Europy, polskie stanowisko w sprawie kryzysu migracyjnego jest postrzegane jako skrajnie nieelastyczne. To znaczy z jednej strony Polska mówi, że my nie przyjmiemy uchodźców, ale ewentualnie będziemy pomagać tym uchodźcom na miejscu. Problem polega na tym, że my tym uchodźcom na miejscu też nie pomagamy, a pomoc humanitarna czy też rozwojowa, o której wspominał minister Waszczykowski, w Polsce jest w tej chwili najniższa w Europie, jeśli chodzi o przeliczenie w stosunku do polskiego PKB. Także no, wydaje mi się, że to podsumowanie ministra Waszczykowskiego przez niego samego no, wydaje się daleko niewystarczające. Więcej rozmów i komentarzy znajdą Państwo na naszej stronie www.polskieradio24.pl. A my pozostajemy przy sprawach krajowych. Centralne Biuro Antykorupcyjne bada sprawy przetargu na zakup śmigłowców Caracal. Agenci CBA zabezpieczają dokumentację dotyczącą przetargu w Ministerstwie Rozwoju, a także w zakładach lotniczych PZL Świdnik i PZL Mielec. Informację potwierdził rzecznik służby Piotr Kaczorek. Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury regionalnej w Szczecinie w sprawie przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii realizują postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, zabezpieczają dokumentację w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, polskich zakładach lotniczych w Mielcu oraz wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik. Chodzi o dwie fabryki produkujące konkurencyjne śmigłowce wobec wybranej pierwotnie oferty francuskich Caracali. Jesienią Ministerstwo Rozwoju przerwało negocjacje offsetowe z produkującym te śmigłowce Airbus Helicopters. A my zmieniamy temat. Pierwsi przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego stanęli przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Były rzecznik prasowy i jeden z dyrektorów Departamentu Prawnego KNF odpowiadali na pytania posłów dotyczące sposobów przeciwdziałania przestępczej działalności małżeństwa P. Tematem zajmuje się reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Łukasz Dajnowicz w czasie przesłuchania i tuż po nim wielokrotnie podkreślał, że zarówno on osobiście, jak i cała reprezentowana przez niego instytucja w sprawie Amber Gold nie mają sobie nic do zarzucenia. Zdaniem dzisiejszego świadka KNF zrealizowała wszystkie zobowiązania, jakie postawiło przed nią ówczesne prawo. Wiadomo, że to jest bardzo przykra sytuacja, że ktoś traci pieniądze. Natomiast pierwszy wniosek jest taki, że nie można powierzać środków podmiotom bez zezwolenia, bez licencji KNF. I jak patrzę na sprawę Amber Gold z perspektywy tych kilku lat, to wydaje mi się, że myśmy zrobili wszystko, co tylko mogliśmy, a w ówczesnym czasie nam zarzucano, że robimy za dużo. Z kolei Marcin Pachucki już na wstępie swoich zeznań zaznaczał, że w czasie, kiedy swoją działalność rozpoczynała Amber Gold, Komisja Nadzoru Finansowego nie miała żadnych uprawnień do kontroli takich instytucji finansowych. Mimo to, czerpiąc wiedzę z mediów i skierowanych do KNF doniesień, on jako zastępca dyrektora Departamentu Prawnego zrobił wiele, aby ochronić kolejnych klientów przed utratą pieniędzy. Wyliczał m.in. wysyłane do Marcina P. listy z pytaniami o szczegóły jego działalności, zawiadomienia do prokuratury, korespondencje z Ministerstwem Gospodarki oraz odwołania do sądów. Marcin Pachucki zapewnia, że w tamtym czasie KNF wyczerpała rezerwuar działań w obronie pokrzywdzonych przez Amber Gold. To nasze zaangażowanie dowodzi tego, że rzeczywiście od 2009 roku byliśmy
ja z moim zespołem, osobami, które najmocniej dążyły do tego, żeby liczba pokrzywdzonych działaniem Amber Gold była zminimalizowana i działaliśmy nie tylko na wymiarze współpracy z prokuraturą, składania zażaleń, ale także na forum edukacyjnym, co jest bardzo istotne. Wyjaśnienia przedstawicieli KNF nie przekonały Joanny Kopczyńskiej. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że Komisja Nadzoru Finansowego mogła i powinna zrobić więcej, żeby ustrzec potencjalnych klientów Amber Gold. Owszem, było wysłanie zawiadomienia, ale jeżeli chodzi na przykład o informacje opinii publicznej szerokiej o umieszczeniu firmy Amber Gold swego czasu na liście ostrzeżeń publicznych, nie było. Bo z tego, co się dowiedzieliśmy, to chociażby kampanie reklamowe następowały wtedy, kiedy klientów było już naprawdę bardzo dużo. A ten początek, kiedy można było zapobiec, no mnie nie przekonał. Przeciwnie Krzysztofa Brejze z Platformy Obywatelskiej. Poseł PO dziwi się, dlaczego członkowie komisji z ramienia obecnie rządzącej partii tak bardzo krytycznie odnoszą się do działalności KNF, skoro w czasie, gdy byli w opozycji, blokowali poprawki zwiększające kompetencje tej instytucji. Zastanawiające dla mnie były pytania, trochę złośliwe moich kolegów do świadka, podważające sens listy ostrzeżeń publicznych. Dla mnie dobrze, że KNF, nie mając mimo wszystko podstawy prawnej, jednoznacznie taką listę w internecie prowadziła. Szkoda, że w 2006 roku ta poprawka Platformy Obywatelskiej przepadła. Naprawiliśmy to w roku 2014-2015. Daliśmy silne instrumenty kontrolne KNF-owi do tego, żeby parabanki, tego typu instytucje jak Amber Gold, kontrolować. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem przekraczającym nawet 10%, co znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. Według prokuratury były prezes firmy Marcin P. i jego żona Katarzyna oszukali około 15 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Tymczasem rząd przyjął projekt ustawy dotyczący zatrudniania pracowników tymczasowych. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przygotowując nowelizację, wskazywał, że głównym celem zmiany jest podniesienie standardów pracy tymczasowej, polepszenie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców korzystających z usług Agencji Pracy Tymczasowej. Chodzi też o poprawę skuteczności kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Ustawa wprowadza większą ochronę pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową. Ich umowy będą przedłużać się do dnia porodu, jeśli miałoby dojść do ich rozwiązania po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Dzięki temu pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Dodatkowo wzmacniamy ochronę kobiet w ciąży, żeby młode kobiety nie obawiały się, że w momencie zajścia w ciąży nawet korzystając z zatrudnienia tego tymczasowego, straciły pracę i pozostały bez zatrudnienia. Agencje pracy tymczasowej będą też zobowiązane do przekazywania pracownikom informacji umożliwiających nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami agencji. Pracodawca użytkownik będzie też musiał prowadzić ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową, zarówno na podstawie umów o pracę, jak i na podstawie umów prawa cywilnego. Elżbieta Łukowska, Polska. Radio. A teraz temat historyczny. Komiks opowiadający o losach Bradla, uczestnika Powstania Warszawskiego i asa polskiego wywiadu. Już jutro trafi do sprzedaży. Więcej o tym Teresa Litkowska. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski mówi, że życiorys Kazimierza Leskiego Bradla był niesamowity. W momencie, kiedy wybucha wojna, jest lotnikiem, strącają jego samolot, ucieka z niewoli sowieckiej, wraca do Warszawy i widzi to, co się tu dzieje, tą straszliwą okupację i on postanawia walczyć, mimo tego, że ma kontuzję odniesioną z wypadku lotniczego. Znajduje organizację muszkieterów, taką jeszcze do dziś nie do końca poznaną, taki rodzaj prywatnej służby wywiadowczej założonej w Warszawie. Nie ma wyjścia, nie ma spania. Zaczyna z nimi współpracę. Na szczęście po jakimś czasie przenosi się do Armii Krajowej, tam zostaje szefem komórki kontrwywiadu wojskowego tu w Warszawie i zajmuje się wyznaczeniem tras kurierów. Fabuła komiksu opiera się na faktach historycznych. Losy Bradla i jego kompanów doskonale wpisują się jednak w komiksową konwencję, mówi scenarzysta Tobiasz Piątkowski. Nie wiem, czy do tej pory faktycznie Warszawa i okupacyjne historie były przedstawiane w ten sposób. Myśmy wybrali tą konwencję noir, komiks sensacyjnego, nazwijmy to, bardzo świadomie, ponieważ mieliśmy wrażenie, że jakby to doda tej postaci. To są tajemniczy mężczyźni spiskujący w tajemniczych pokojach. Muszkieterowie, czyli pierwsza organizacja szpiegowska Leskiego, to jest bardzo malownicza grupa ludzi. W komiksie fikcja miesza się z rzeczywistością, aby postać Kazimierza Leskiego stała się bardziej popularna, dodaje rysownik Marek Oleksiński.
Jest to konwencja takiego przerysowanego trochę bohatera, który zmaga się z przeciwnościami, z antybohaterami, czyli superłotrami, którzy są tak samo przerysowani, otaczają go postacie też autentyczne i jest kilka postaci fikcyjnych. No i warto było wrzucić Leskiego w taki świat, bo zbliżamy go do większej ilości odbiorców i nadajemy jakby nowy obraz postaci, czyli taki bardziej dynamiczny, bardziej popowy. Kazimierz Leski swoją własną biografię zatytułował Życie niewłaściwie urozmaicone. I tak, rzeczywiście było, przyznaje jego syn Krzysztof Leski. Było kompletnie szaleńcze. Mam wrażenie, że też żyłem w ciekawych czasach, no, ale jednak porównywać to trudno. Przez tyle lat musiał chować, kryć w sobie, gnieść emocje. To nie mogło pozostać bez wpływu na jego osobowość. No ja go zapamiętałem, niestety, no, jako człowieka z kamienną twarzą. Mój ojciec i emocja na twarzy, to nie szło w parze. Akcja komiksu rozgrywa się w okupowanej Warszawie. Wstęp historyczny do pierwszego tomu napisała profesor Aleksandra Ricci, autorka książki Warszawa 1944. Tragiczne powstanie. Mam oczywiście nadzieję, że ta historia trafi do jak największej liczby osób. I jest to naprawdę historia niesamowita. Mam nadzieję, że opowieści o takich ludziach staną się bardziej popularne. To są historie, które wydają się być historiami niczym z opowieści filmów o Jamesie Bondzie, ale są to historie jak najbardziej prawdziwe. Teresa Litkowska, Polskie Radio 24. Jest 20:21. Słuchają Państwo podsumowania dnia w Polskim Radiu 24. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, parlamentarzyści, rodzina i przyjaciele pożegnali w kościele Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim zmarłego w tragicznym wypadku posła Rafała Wójcikowskiego. Paweł Kukiz, lider ugrupowania, z którego listy Rafał Wójcikowski dostał się do Sejmu, żegnając go mówił, że odszedł dobry człowiek, który bezkompromisowo walczył o zasady, o Polskę i o bliźniego. Będziesz na mnie zawsze i będziesz mnie prowadził wtedy, gdy pogubię się w tych czasach trudnych sprawach. Jesteś już niebie, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ochronić się wszyscy. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, składając rodzinie kondolencje, mówił, że Rafał Wójcikowski był niezwykle aktywnym i pracowitym posłem. Zapamiętamy go jako posła dobrze przygotowanego, wszechstronnego, rzeczowego, ale jednocześnie nie posługującego się polityczną nomową, tylko mówiącego zrozumiale i prosto, tak jak to mówił zawsze do swoich wyborców. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie zmarłego posła Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po zakończeniu mszy świętej kondukt żałobny przeszedł na cmentarz przy ulicy Smutnej. Polityk zginął w czwartek w miejscowości Wędrogów na trasie S8 i jechał do Warszawy. Rafał Wójcikowski urodził się w Tomaszowie Mazowieckim, był doktorem nauk ekonomicznych i nauczycielem akademickim. Po raz pierwszy był posłem na Sejm. W 2015 roku wystartował z pierwszego miejsca na liście Kukiz15 w okręgu piotrkowskim. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Informacje z zagranicy. Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że Theresa May nie może samodzielnie rozpocząć Brexitu. Theresa May będzie musiała uzyskać aprobatę parlamentu. Efektem werdyktu, po raz pierwszy w historii podejmowanego przez pełny liczący 11 sędziów skład, będzie dodatkowy parlamentarny etap procedury. Rząd zapowiadał dotąd, że chce uruchomienie artykułu 50 traktatu lizbońskiego do końca marca. A w Londynie jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To chyba kolejny historyczny moment. Ano tak, kolejny arcyważny dzień dla tej historycznej epopei, jaką piszą właśnie Brytyjczycy. Centrum dla fabuły tego rozdziału był niepozorny dosyć budynek na skraju Parliament Square. To tutaj dziś rano padły kluczowe słowa przewodniczącego składu Lorda Newberga. The 1972 Act. Ustawa z 1972 roku tworzy z unijnego prawa niezależne źródła prawa brytyjskiego aż do momentu, gdy parlament zdecyduje inaczej. Kiedy Zjednoczone Królestwo wycofa się z traktatów unijnych, źródło prawa zostanie odcięte. Co więcej, zmienią się pewne prawa, które dziś mają brytyjscy obywatele. Rząd nie może więc uruchomić artykułu 50 traktatu lizbońskiego bez autoryzacji ze strony parlamentu. I tym samym parlament brytyjski może się teraz rozepchnąć. Mamy dodatkowy etap tej procedury brexitowej. Ja w chwilę później rozmawiałem z Brytyjczykami zebranymi przed sądem w dzielnicy Westminster. Nie da się ukryć, emocje były.
No, I don't accept that. Nie akceptuję Brexitu i mam nadzieję, że to okazja, by w końcu Brytyjczycy się obudzili i zrozumieli, że mała Anglia, odcięta od kontynentu, dryfować będzie bez celu i to na własne życzenie, a potrzeba sprowadzania tu imigrantów ciągle pozostanie, bo nie sposób tego uniknąć. Nasi posłowie nie mówią nam nic, ukrywają co tylko mogą. Dlaczego po prostu nie spakujemy walizek i sobie nie pójdziemy? Dlaczego mamy zostać w klubie, którego członkowie cały czas nam grożą? Nasi posłowie nie mają kręgosłupów i z całą pewnością nie wypełniają woli wyborców, którzy dali im te miejsca w parlamencie. Eksperci są raczej zgodni, że na wielkie zmiany posłowie się nie zdecydują. Akcentuję słowo raczej, bo parlament jest suwerenny, może zrobić co chce, pewników więc tutaj brak. Wszystko to może też spowolnić cały proces. Z kolei reakcja rządu na to wszystko była natychmiastowa. Gabinet May zapowiedział, że projekt stosownej ustawy ma trafić do parlamentu na dniach. Źródła telewizji Sky News mówią, że to może zdarzyć się już pojutrze, a w tle mamy inne ważne rozstrzygnięcie. Otóż o ile duży parlament o zgodę musi zostać zapytany, to nie jest to już konieczne w przypadku parlamentów regionalnych Walia, Irlandia Północna, Szkocja. Nicola Sturgeon, pierwsza minister proeuropejskiej przecież Szkocji, jest rozczarowana, ale deklaruje, zrobimy wszystko, żeby zmiękczyć Brexit. Premier May wyznaczyła ścieżkę do Brexitu najtwardszego z twardych. Nie sądzę, by w Izbie Gmin istniała większość sprzyjająca temu rozwiązaniu, a z pewnością nie ma jej w brytyjskim społeczeństwie. Podsumowując, to nie jest decyzja, która zmienia ostatnią stację pociągu z napisem Zjednoczone Królestwo. Ta ostatnia stacja została już wyznaczona podczas referendum w czerwcu zeszłego roku, ale z całą pewnością to jest decyzja, która dosyć znacząco zmienić może trasę tej historycznej przejażdżki, jaką zafundowali sobie i całej Europie Brytyjczycy. Prosto z Londynu relacjonował Adam Dąbrowski. A my przenosimy się za ocean. Aż 14 nominacji do tegorocznych Oscarów zdobył amerykański musical La La Land. Kandydatów do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłoszono w Los Angeles. Opowiadający o romansie pomiędzy młodą aktorką a pianistą, jazzowy musical La La Land otrzymał nominacje we wszystkich głównych kategoriach. Między innymi za najlepszy film roku, najlepszą reżyserię, scenariusz i zdjęcia. O miano najlepszego filmu powalczą także między innymi obrazy Manchester by the Sea oraz Moonlight. W kategorii najlepsza rola męska nominacje otrzymali Casey Affleck, Ryan Gosling i Denzel Washington. Wśród aktorek szanse na Oscara mają Emma Stone, Natalie Portman i Meryl Streep. W kategorii najlepszy film zagraniczny nominowano obrazy z Danii, Szwecji, Iranu, Australii oraz Niemiec. 89. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 26 lutego w Hollywood. Tegoroczną galę oscarową poprowadzi komik Jimmy Kimmel. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Joanna Sławińska, dziennikarka Polskiego Radia, krytyk filmowy, mówiła w Polskim Radiu 24, że mający najwięcej nominacji do Oscara film La La Land wpisuje się w tradycję musicali w Hollywood, która jest ogromna. I to nie tylko zresztą w Hollywood, ale także we Francji na przykład, gdzie powstał taki cudowny film, cudowny musical jak Parasolki z Cherbourga i reżyser filmu La La Land, Damien Hazel, próbował nawiązać do tej tradycji, próbował połączyć opowieść o współczesnym świecie, świecie, w którym mamy wyścig szczurów, z taką właśnie bajkową aurą musicalową, gdzie jest piękna muzyka, piękne wpadające w ucho piosenki, film się mieni kolorami, jest energetyczny. Joanna Sławińska przypomniała, że tę samą liczbę nominacji do Oscara co La La Land miał tylko Titanic. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Sport. A w studiu jest już Cezary Gurjew. Dobry wieczór, witam Państwa. Szwajcar Roger Federer i jego rodak Stan Wawrinka otworzyli parę półfinałową wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open. Federer pokonał w ćwierćfinale reprezentującego Niemcy Saszę Zwieriewa 6-1, 7-5, 6-2, a Wawrinka wygrał z Francuzem Joe Wilfriedem Tsongą 7-6, 6-4 i 6-3. W rywalizacji pani pierwszą parę półfinalistek utworzyły Amerykanki Venus Williams i Coco Vanderway. Williams pokonała Rosjankę Anastazję Pawluczenkową 6-4, 7-6, a Vanderway wygrała z Hiszpanką Garbinie Muguruzą 6-4 i 6-0. Trener Maciej Synówka do niedawna prowadził Chorwatkę Mirjanę Lucic-Baroni, która jest jedną z rewelacji tegorocznego turnieju, a wcześniej był szkoleniowcem Coco Vanderway.
Coco zawsze była takim, można powiedzieć, giant killer, bo to tak w Stanach Zjednoczonych się mówi, bo ona miała statystykę z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki. W zeszłym roku grała 5-krotnie, 4 razy wygrywając, przegrała tylko 1 mecz z zawodniczką top 10 i było to z Garbin Muguruzą. Wcześniej też miała dużo zwycięstw nad zawodniczkami z pierwszej dziesiątki. Jeżeli wychodzisz na kort i myślisz o tym, że możesz przegrać, to już jesteś przegranym. Ona wychodzi za każdym razem po to, żeby wygrać. To patrząc na to, to jest zawodniczka zdecydowanie, która może wygrać wielkiego szlema i nawet w przyszłości być numer 1 światowego tenisa. To, czy będzie numer 1, jeszcze zależy od wielu czynników, między innymi od tego, żeby umieć przez pryzmat całego sezonu, czyli 50 tygodni, umieć grać na tym poziomie. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału juniorskiego turnieju w grze podwójnej, podobnie jak Kacper Żuk w parze z Australijczykiem Aleksiejem Popperinem. Piłkarze ręczni Norwegii awansowali do półfinału Mistrzostw Świata we Francji w meczu ćwierćfinałowym. Norwegowie pokonali Węgrów 31-28. Od 19 Francja walczy ze Szwecją. 60 minuta spotkania i Francuzi prowadzą 32-29. Więcej o sporcie w naszym magazynie po 21. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Na zakończenie przypomnę Państwu najważniejsze informacje dnia. IPN rozpoczął publikację informacji pochodzących z tzw. zbioru zastrzeżonego. Premier Beata Szydło spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim w ramach przeglądu resortów. Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że Theresa May nie może samodzielnie rozpocząć Brexitu. Poznaliśmy kandydatów do tegorocznych Oscarów. Najwięcej nominacji, aż 14, zdobył musical La La Land. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Opinie i komentarze. I raz jeszcze Jakub Kukla, dobry wieczór. Część drugą podsumowania zaczynamy od Instytutu Pamięci Narodowej, który opublikował dziś na swojej stronie internetowej wykaz dokumentów wyłączonych w roku 2016 ze zbioru zastrzeżonego. Dostępny w internecie indeks składa się z ponad 6 tysięcy jednostek archiwalnych, do których przypisano sygnatury i krótki opis. Przy naszym telefonie Wojciech Mucha, Gazeta Polska Codziennie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się uprzejmie. Dziś w internecie, jak wspomnieliśmy, pojawiły się w zasadzie tylko sygnatury i bardzo krótki, bardzo zdawkowy opis. Przed naukowcami, przed historykami teraz lata mrówczej pracy. Niemniej dziś zainteresowanie było bardzo duże. W którymś momencie serwery IPN-u tego zainteresowania nie wytrzymały. Skąd ta ciekawość, Pana zdaniem? No, to jest oczywista ciekawość co do dokumentów, które przez całe lata, pomimo tego, że Trzecia RP mieniła się państwem niepodległym, państwem, w którym wszystko jest znane i jawne, były ukryte. Te dokumenty były ukryte i było co do nich przypuszczalnie słuszne podejrzenie, że zawierają one jakąś tajemną wiedzę, która może rzucić światło na kulisy powstawania Trzeciej RP, a także kulisy tego wszystkiego, co działo się przez okres Polski Ludowej. I istotnie, ja sam usiłowałem przeglądać te dokumenty, kiedy się pojawiały. Trafiałem na białą stronę, która informowała mnie, że serwer jest przeciążony. No, to pokazuje, że wbrew temu, co czasami się mówi, no jest w Polakach jakaś chęć interesowania się kulisami tego, co działo się w naszej historii, w naszej najnowszej historii. No i to bardzo dobrze. Co? Zdarzymy się, znakomicie. Spodziewa się pan ciągu dalszego wojny na teczki, czy emocje na tyle już przygasły, że teraz właściwie aż takiego zainteresowania, podbudowanego oczywiście polityką, nie będą wywoływać? Ja bym unikał takiego sformułowania wojna na teczki, ponieważ ono ma zadanie zdeprecjonowanie tych dokumentów, które są, a które to dokumenty często rzucają światło na ludzi, którzy przez Trzecią RP byli kreowani na autorytety. Istotnie w tych dokumentach, no część komentatorów zwraca uwagę, że nie ma takich bomb, które mogłyby rozpalić na długo opinię publiczną. Na razie, bo mamy tylko sygnatury tych akt, nie wiemy, co się znajduje w dokumentach, no ale one pokazują chociażby sprawa generała Czepińskiego, który przecież jako szef Urzędu Ochrony Państwa miał dostęp do najściślejszych tajemnic państwowych III Rzeczpospolitej, a który to generał Czempiński koordynował operację przeciwko pułkownikowi Kuchnińskiemu. No tutaj ta ciągłość pomiędzy człowiekiem, który miał dostęp do najściślejszych operacji w PRL-u, a później miał dostęp do najściślejszych operacji rzekomo wolnej III Rzeczpospolitej, no może być zastanawiająca. Nie wiemy tak naprawdę, w jaki sposób pan pułkownik Czempiński pracował już w III Rzeczpospolitej. Ale są też inne akcje.
mikrofilmów, które mogą rzucić światło na szereg różnych spraw, które toczyły się w latach 80. W tej ostatniej dekadzie PRL-u, kiedy walczono chociażby z Solidarnością i z podziemiem solidarnościowym. Także po samych sygnaturach trudno czegoś się spodziewać. Wiemy, że jest tam opublikowana już teczka Jerzego Zelnika, który to Jerzy Zelnik przyznał się po jej opublikowaniu, że istotnie współpracował przez krótki okres ze Służbą Bezpieczeństwa. No ale rzeczywiście spodziewaliśmy się bomb, a jak na razie tych bomb nie ma. Być może trzeba będzie głębiej poszukać. Czysto teoretycznie rzecz ujmując, do zbioru zastrzeżonego powinny były trafiać takie dokumenty, takie akta, których upublicznienie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu Polski. Tymczasem chociażby ten przykład, o którym pan wspomniał, ten przykład, który pan przywołał, przykład akt Jerzego Zelnika, pokazuje, że trafiały tam rzeczy niekoniecznie mogące zagrażać bezpieczeństwu kraju. No tak naprawdę nie znamy pełnej teczki Jerzego Zelnika. Opieraliśmy się na doniesieniach prasowych, które mówiły, że istotnie pan Jerzy Zelnik był zarejestrowany. Być może tam w tych dokumentach jest więcej. Tak naprawdę też nie wiemy, w jaki sposób były wykorzystywane doniesienia operacyjne pana Zelnika. Bo pamiętajmy, że to, co dla nas może się wydawać nieistotne, dla służby bezpieczeństwa może mieć wartość kluczową. Ja podam taki przykład, który zawsze przywołuję w takich sytuacjach. No, kogoś mogłoby interesować, jaką maszynką do golenia goli się metropolita krakowski Karol Wojtyła. Takie informacje były szczegółowo zbierane przez Służbę Bezpieczeństwa. Wydawać się nam mogą błahe, a jeśli spojrzymy na to, co stało się z Wiktorem Juszczenką, którego próbowano otruć i który cudem uniknął śmierci, czy na przykład innych agentów, którzy tracili życie, tak na przykład jak Litwinienka, którego otruto kawą. Widać, że te informacje, które nam wydają się te znaczenia, mogą mieć wartość operacyjną dużo, dużo ważniejszą niż się na pierwszy rzut oka. Nie wybiegał tak daleko z stwierdzeniem, że Błogosławiony obok wywoda Twojego Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Alicja Wstrasnysza. Bóg zapłać. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Wspomnij mnie, święty, gdy przyjdziesz w swoim królestwie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.
Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Szczęść Boże Józefa z mężem parafia Radziszów, Bóg zapłać. Bóg zapłać. Modlitwa świętego Jana Pawła II do Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Ewangelizacji. Maryjo, w poranek Pięćdziesiątnicy wsparłaś swą modlitwą początek ewangelizacji podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj w czasach niepokoju i nadziei otaczaj nieustannie opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom i narodom we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.